Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i dzisiaj mamy drugi odcinek z sezonu pierwszego, co się bardzo fajnie przyjęło, bardzo wam się podobało z tego co widziałem. Dlatego dzisiaj opowiem wam o najlepszej miejscówce jaka była w sezonie pierwszym i chyba jeszcze w drugim była, tak w drugim jeszcze była, przed metorytami. Najlepsza miejscówka, czyli te fabryki, które widzicie teraz na ekranie i do tego wam opowiem jak się zmienia mniej więcej rozgrywka w sezonie pierwszym, o, w sensie jak, jak wyglądała rozgrywka w sezonie pierwszym. Przede wszystkim zobaczcie tą miejscówkę. Kto z Was pamięta od razu w komentarzu, niech napisze, że pamięta tą miejscówkę i też ją lubi, bo na pewno wszyscy lubili te fabryki. Mieliśmy tutaj trzy fabryki, na których było dużo luta i często się tu latało, naprawdę. To były fabryki koło Dusty Depot. Wtedy Dusty Depot, w ogóle tu bambika jakieś biłem. Dalej mamy ten sam schemat nagrywania, bo mówiliście, że Wam się podoba jak Wam pokazuje gierkę z pierwszego sezonu yy, i... Jak widzicie, co do pierwszego odcinka, no to wszyscy byli mamikami, tak jak widzicie teraz, nie? E, tutaj w tej grze chyba ani jeden Skull Trooper nie był, bo to jeszcze trzeba było przed Skull Trooperem. Tak, to było przed Skull Trooperem. E, więc e, te fabryki były mega miejscówką. To było między Rital a Dusty Depot. I co wam mogę powiedzieć? W pierwszym sezonie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, nie było aptecze... E, przepraszam, nie było leczenia takie jak teraz, bo były tylko apteczki, bandaże i duże potki. Te trzy rzeczy mieliśmy do leczenia. Nie było jeszcze siorbów. One weszły chyba w pierwsze sezanie dopiero później, albo w drugim na początku weszły? Jeżeli ktoś pamięta, kiedy weszły siorby, to niech napisze. Ale nie było na pewno siorbów, były duże potki tylko, nie było małych podków i czego jeszcze do leczenia? Nie było? Beczek nie było na 100%. Nie było beczek na 100%. O tym ja chyba powali. No nieważne. <laughs> Jeżeli chodzi o budowanie, budowanie już mówiłem wam w poprzednim odcinku, budowanie wyglądało tak, że jeżeli skończy nam się surowce, musieliśmy przełączyć na inne surowce. Czyli na przykład skończyło mi się drewno, budowałem schody do góry. To musiałem przełączyć sobie na cegły, bo tak to spadłem, bo budowałem sobie dalej drewno się nie przełączało automatycznie na cegły, więc to było mega utrudnienie. Teraz mega łatwiej z turbobudowaniem. E, nie można było budować przez przeszkody. Czyli jak mieście lampę albo drzewo, nie mogliście przez to budować. Więc e, to było też utrudnienie. Co ja tu robię? tego się nie da. Aha. I to tego nie miałem zamiaru mówić w odcinku, ale było Friendly Fire, widzicie? Jak tu powaliłem bez Niskosa? Teraz mam kamerkę akurat na tym odcinku mam kamerkę za swoją kamerką, więc mnie słyszycie tam w tle może. Ale mnie nie było. Było Friendly Fire. Więc stos. Widzicie, powaliłem bez kosa i go, powaliłem, zabiłem go. I powiem mam tak, jak wychodziło Friendly Fire, w pierwszym albo w drugim sezonie, chyba w drugim sezonie wychodziło. To był taki bóg, że jak powaliło się swojego sojusznika, bo często się tak robiło, że powaliłem go na przykład, żeby miał 30 hp zamiast tam, nie wiem, 9 czy ile tam miał poniżej 30, to już się go zabijało na stałe. Czyli nie można było powalać swoich sojuszników. Był taki bug. I jak, no nie można było powalać swoich sojuszników, tylko się ich zabijało i wtedy właśnie odkryliśmy ten bug i pierwszy raz chyba na streamie to było. Stos. No i ogólnie z tych fabryk albo się leciało na Salty, albo się leciało na te tutaj... Czekaj? czekaj, czekaj, O, na to, na tę ciężarówkę. Na tej ciężarówce była jedna skrzynka na samej górze i jakiś lód na w połowie i tu się nie farmiło w metalu. Odnośnie movementu, movement, czyli nasze poruszanie się. Nie mieliśmy impulsów, żadnego rodzaju. Teraz mamy dwa rodzaje impulsów, nie mieliśmy launchpada i nie było bount spadów. Czyli nic z tego, co teraz mamy nie było. Graplera w ogóle już nie było, czyli tej kotwiczki. Co za to mieliśmy? Mieliśmy dwa bounce spady, ale jeden był kierunkowy, drugi był do góry. Tak jak zartowanie świata. Jeden był pomarańczowy, czyli to był bounce spad, który wyrzucał nas do przodu, i jeden był e, niebieski i to był chyba do góry bounce spad, z tego co pamiętam. Tak, to był bounce spad do góry, ale niestety jak wlecieliśmy do góry to nas zabijało. W sensie jak spadaliśmy z takiego bounce spada to nas zabijało. E, na początku było tak, że nas nie zabijało, czyli mogliśmy skakać z tym bounce spadem, a potem już zabijało, niestety. Więc yy, masakra była z tymi movementami, czy tak powiem, rzeczami do movementu. Yy, lunchpada nie było. Launchpad też prowadzony był chyba w pierwszym sezonie, ale jak pamiętam jeszcze, jak go nie było, to trzeba było się wszędzie poruszać z buta i często, ale to często zginęło się od strefy. I to, było, to była masakra. Yy, jeżeli chodzi o bronię, no to pamiętajcie, że mieliśmy zupełnie inne kolory i damage tych broni. Nie było pierwszego celnego strzału, co już mówiłem w poprzednim odcinku, ale przypomnę, więc strzelanie było zupełnie inne niż teraz. Naprawdę, sezon pierwszy był super. Naprawdę muszę powiedzieć, że był super. Była, ta gra była dużo cięższa niż teraz i było dużo mniej osób ogarniętych, więc sezon pierwszy dla mnie był lepszy niż sezon piąty. Ale sezon drugi jest najlepszy. I zrobimy jeszcze parę odcinków z sezonu pierwszego odnośnie tej serii i będzie. Sezon drugi. Ale w sezonie drugim to już się rozpowiem tak, bo pamiętam prawie wszystko, więc rozpowiem się dokładnie. Pokażę wam, jakie były nagrody z karnetu, jakie rzeczy i tak dalej. I dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie odcinek z tego typu. Czy bardziej montowany, bo wydaje mi się, że bardziej montowany był lepszy, bo już mam pomysł na demontowanie. Więc jeszcze się nie obraźcie, jeżeli pokazuję wam taki odcinek, ale niedługo będzie tak zmontowany fajny odcinek, że wam się naprawdę spodoba. I sezon pierwszy będziemy kończyć chyba na pięciu odcinkach. Mam jeszcze pomysł na trzy odcinki. Oprócz tego, bo to jest ten ogólny jeszcze bardziej, pierwszy, pierwszy odcinek to był o bambikach, czyli ogólnie powiedziałem, ten jest ogólny o rozgrywce i o tej miejscówce, Następny, następne odcinki już będą bardziej tematyczne, czyli mam tematy po prostu odnośnie sezonu pierwszego, które wam przedstawię i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra, to były te spocone trejhardy totalnie. Dobra, tak się dobijało oczywiście, pułapki jak widzicie, pułapki były trzech rodzajów. Bo każde pułapki, wszystkie były niebieskie, nawet y, kolce. E, kolce były niebieskie, pułapka sufitowa była niebieska i pułapka ścienna była niebieska. Wygraliśmy gierkę. Ja miałem wtedy dwa fragi w ogóle, widzicie? Tak, tak wyglądało zwycięstwo. Te dwa ostatnie chyba. i Na dwóch fragach się wygrywał gierkę. W sumie teraz też tak czasami robię, ale to muszę mega kampić. Ja tutaj widzicie, biegaliśmy po mapie, y, więc. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Yy, następny odcinek będzie mega tematyczny, bo mam fajne tematy odnośnie sezonu pierwszego i będą bardziej montowane. Więc jeżeli Wam się ten spodobał, dajcie znać w komentarzu. W takim razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Narka.